Jeszcze na początku, w grudniu w 2015 roku, pani minister Zalewska ustawowo wzmocniła rolę kuratorów oświaty. Jak wzmocniono ich rolę? Otóż mają większą rolę w wyborze dyrektorów bezpośrednich wszystkich placówek właśnie na terenie całej Polski, czyli mniejsze zabieranie kompetencji samorządom, a dawanie większych kompetencji kuratorom. No i po co to? Właśnie do powoływania dyrektorów, ale też żeby ominąć przede wszystkim decyzyjność samorządów. Dobra, mamy numer jeden. Teraz pójdziemy do punktu numer dwa. To rzeczywiście zgodnie z obietnicą. Anna Zalewska, a w ogóle wcześniej cały PiS, mówił o tym, że będą chcieli zlikwidować testy dla szóstoklasistów. Rzeczywiście jedną z pierwszych decyzji była likwidacja tych testów, po czym pani minister biła brawo sama sobie, zachwycona swoją decyzją, że obiecała i zrealizowała. No tak, zrealizowała, ale to jest oczywiste, że jeżeli będzie siódma i ósma klasa, to po co w takim razie test na koniec szóstej klasy? Przecież nie będzie następnej szkoły, tylko będzie kontynuacja szkoły podstawowej. Oczywiście też zgodnie z obietnicą, ale absolutnie przeciw jakiemukolwiek rozsądkowi zdrowemu, to było cofnięcie sześciolatków do szkoły. Tutaj są różne kontrowersje w tym temacie, ale bardzo ważne jest to, że każdy polityk i rodzic powinien mieć świadomość tego, że jego dziecko i młody Polak będzie konkurował z krajami, czy z młodzieżą, z rówieśnikami w całej Europie albo na całym świecie. Nie tylko ze swoim kolegą w ławce, z kolegą z jednej wsi, tylko z całym światem. I tak, jeżeli w 24 krajach w Europie dzieci idą do szkoły w wieku 6, 5, 4 lat, to znaczy, że jeżeli taki młody Polak pójdzie w wieku 7 lat, a nasz system edukacji wymaga dużo jeszcze do życzenia, to nie będzie konkurencyjny. No i teraz takim najbardziej wymownym obrazem było, pamiętacie na pewno ten obraz, kiedy książę i księżniczka Kate trzymali swoje dzieci 4-letnie za rękę i prowadzili je do szkoły w Wielkiej Brytanii. 4-letnie dziecko. Ja pamiętam, były straszne afery w całej Polsce, mnóstwo protestów, zbieranie podpisów, tutaj państwo elbanowscy byli na pierwszym miejscu w tej całej pokazówce, powiedzmy. Później zamilkli oczywiście w reformie edukacji. Ale przypomnę, że kiedy marszałek Józef Piłsudski wprowadzał w 1919 roku obowiązek szkolny, również były protesty. I tu trzeba iść odważnie. Odważnie, dla dobra dzieci. I teraz pytanie, czy obowiązek szkolny w 1919 roku był dobrym rozwiązaniem? Czy był złym rozwiązaniem? No tutaj zostawiam już wasze odpowiedzi. Chciałam odnieść się do państwa elbanowskich, którzy bardzo, bardzo, bo to też jest ogromny sukces. Państwo elbanowscy bardzo mocno krzyczeli w sprawie reformy sześciolatków. Bardzo mocno. Ale takim sukcesem, jednym z sukcesów jest to, że dostali 2 300 000 zł na ich fundację w konkursie, w drugiej odsłonie konkursu, bo pierwszej nie wzięli udziału, a został unieważniony. Więc w drugiej, kiedy już mogli wziąć udział, no to wtedy dostali 2 300 000 zł. Przejdźmy do piątego punktu. Piąty punkt to jest obcięcie finansowania na nauczanie domowe. To było wyjątkowym policzkiem dla 6 tysięcy dzieci, które uczą się właśnie w ramach tego nauczania domowego. No, to nie jest tak, że nauczanie domowe jest czymś złym, albo że to jest, nie wiem, zostawianie dzieci w domach. Otóż nauczanie domowe, zobaczcie, to jest bardzo mało uczniów, bo to jest tylko na terenie całego kraju 6 tysięcy dzieci w Polsce. Co to znaczy? To są rodzice, którzy stwierdzili, że
całe swoje życie poświęcą nauce swoich dzieci, część swojego życia nauce dzieci, ale to nie jest tak, że te dzieci są zamknięte w domach, tylko również mogą uczestniczyć i najczęściej uczestniczą w zajęciach ze swoimi rówieśnikami. I to jest bardzo specyficznie podejmowana nauka. Bardzo odważni rodzice podejmują się takiej nauki.